Niech Pan obdarzy Was spokojem. Środa 21 tygodnia okresu zwykłego. Pan Jezus dalej wypowiada swoje biada nad uczonymi w piśmie i faryzeuszami, obłudnikami. I mówi do nich dzisiaj dalej ostre i mocne słowa, że podobni są do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Mocny obraz, ale to jest właśnie ten obraz faryzeusza. Nie tylko tego dosłownego, ale właśnie tego, już byśmy powiedzieli, przysłowiowego. Kogoś, kto z zewnątrz bardzo ładnie się prezentuje, ładnie wygląda, a w środku, byśmy powiedzieli, jest całe to plugastwo, jest śmierć, jest grzech. Bo właśnie ten grzech zawsze sprowadza na nas śmierć. To są faryzeusze, to są uczeni w piśmie, ci, którzy mają, byśmy powiedzieli, tylko takie postawy fasadowe. Dobrze wyglądać, dobrze wypaść, dobrze się przed ludźmi zaprezentować. To jest najważniejsze. I choć wiemy, że to jest ważne, mieć również tą dobrą stronę wewnętrzną, to Bóg chce dbać również o nasze wnętrze. Ale kiedy będziemy mieli dobre wnętrze, czyli dobre serca, również i na zewnątrz będziemy prezentować się właściwie. Z obfitości serca mówią usta, czyli cokolwiek będzie w środku, będzie również i na naszym języku, i w naszych postawach. I w opozycji do tego, jak zachowują się, jak postępują faryzeusze, dzisiaj możemy zobaczyć świętego Pawła, apostoła oraz jego towarzyszy. Jak mówi dzisiaj do Tesaloniczan, jak bogobojnie i sprawiedliwie i nienagannie zachowywaliśmy się pośród was wierzących. Pokazuje właśnie się z tej strony. Przyszliśmy do was, nie byliśmy ciężarem, nie chcieliśmy od was pieniędzy, nie chcieliśmy korzystać z różnych przywilejów, jakie przysługują apostołom. Mówiąc wprost, nie chcieliśmy was naciągać, że my wam przychodzimy, sprzedamy wam dobrą nowinę, pokażemy wam patent, jak zostać zbawionym. Nie chcemy wam tego sprzedawać. Chcemy wam to dać. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie, mówi Chrystus. Więc oni to darmo dają, oczywiście nie chcąc być ciężarem, pracują dniem i nocą po to, żeby siebie utrzymać, a przy okazji jeszcze przekazywać dobrą nowinę. Oczywiście są momenty, kiedy to się zmienia i kiedy Paweł, mając zabezpieczenie od innych kościołów, poświęca się całkowicie głoszeniu. Ale tutaj przychodzi i na ten pierwszy raz od razu nie chce korzystać, nie chce zarabiać, nie chce mieć przywilejów, ale własną pracą chce na siebie zarobić i za darmo dać im tą dobrą nowinę. Pokazuje się jako ten nienaganny, jako ten świadek, byśmy powiedzieli, jako człowiek spójny, wewnętrznie i zewnętrznie. Tu nie chodzi o to, żeby ich omamić, tu nie chodzi o to, żeby ich w jakiś sposób teraz poprzez różne triki socjologiczne kupić. Paweł jest prawdziwy z krwi i kości. Owszem, ma swój charakter, ma swoją wybuchowość, ma swoje słabości, ma swoje przywary. Taki jest Paweł. Ale tutaj pokazuje im to, co najważniejsze. Bo nie chce, żeby stracili z oczu to, co cenne i co istotne, czyli dobra nowina. I dlatego też ich chwali. Mówi, dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście Słowo Boże, usłyszane od nas przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jako to, czym jest naprawdę, jako Słowo Boga, które działa w was wierzących. To jest najważniejsze. Potrzebne jest, żeby właśnie głoszenie było zauważone, że to jest Słowo Boga, a nie Słowo ludzkie. Nie Słowo, które ma uwodzić, nie Słowo, które ma być piękne, nie Słowo, które ma być przekonywujące, ale ma być jako Słowo Boże. I Tesaloniczanie na szczęście to odczytali. Poprzez postawę Pawła zobaczyli to, jak on żyje, to, co on mówi, że to wszystko jest spójne, że to jest właściwe, że tam nie ma cienia faryzeizmu. I tak im przekazuje dobrą nowinę i oni mówią, to są słowa objawione, to są słowa Boże. Oczywiście idealnie by było i wspaniale by było, gdybyśmy mieli tylko takich spójnych świadków, spójnych głosicieli. Ale to, co przebija się dzisiaj z tego tekstu, to, co jest dla nas istotne, gdybyśmy nie spotkali takich głosicieli i takich świadków, żeby uwierzyć, że jest to Słowo Boże. Bo to, co czytali uczeni w Piśmie, to, co czytali faryzeusze, to też było Słowo Boże. One wiele z tych dobrych rzeczy mówili i przekazywali, zaciemniali swoim życiem. Od nich bardziej było czuć śmierć niż życie. Ale my, mądrzy, mający Ducha Świętego, możemy też zauważyć, że czasami widzimy słabość w Kościele, widzimy grzech w Kościele, widzimy nieidealnych pasterzy, widzimy nieidealnych ewangelizatorów. Spróbujmy przy pomocy Ducha Świętego zobaczyć to, co jest tam prawdziwe, że jest tam Słowo Boże. Że owszem, jest tam niedoskonałość ludzka, jest tam słabość, często jest i grzech, często jest chęć zrobienia kariery, często jest właśnie ta tylko i wyłącznie fasadowość. Ale zobaczmy w tym wszystkim również Słowo Boże i tak je przyjmujmy. Mimo niedoskonałości pewnego systemu, pewnych głosicieli, zobaczmy tam to, co jest najistotniejsze. Zobaczmy Słowo Boże, zobaczmy samego Chrystusa, który nieustannie w Kościele jest, działa i nas prowadzi. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.